środek lata. Ciepły wieczór, godzina 19. Znajdujemy się na jednej z głównych ulic w Słupsku. W ciągu dnia kręci się tu sporo ludzi. Teraz ulica jakby wymarła, opustoszała. Dlaczego? Przecież miejsca do siedzenia jest tu aż nadto. Jest ulica wizytowa Słupska, bo przyjeżdżają ludzie z całej Polski, nie tylko. I to jest ulica, która powinna być już 20 lat temu zrewitalizowana. To jest piękna, wspaniała ulica, która była strasznie zaniedbana, a dzisiaj rzeczywiście, jeśli chodzi o tą ulicę, możemy się pochwalić jako Słupsk. Poza po prostu pewnymi wyjątkami, bo wydaje mi się, że architekt, który to wszystko projektował, nie do końca przemyślał pewne sprawy. I generalnie rzecz biorąc, jest to piękna ulica, ale uważam, że to jest taka niedokończona troszeczkę symfonia. A jak pan myśli, dlaczego tu tak mało ludzi? Mało ludzi jest dlatego, że jest mało sklepów w tej chwili. Kiedyś Wojska Polskiego to była ulica, sklep na sklepie, ludzie przychodzili, kupowali, a teraz mamy tylko same banki i same firmy związane z komórkami.